Wszystko zaczęło się w 2010 roku, w tym czasie, kiedy święciliśmy 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. I wtedy właśnie wpadł mi taki pomysł, bo tamten projekt nazywał się Chopin World Sound. I zaprosiłam do projektu muzyków, którzy tu żyją tak jak ja, pochodzą z różnych krajów, z Palestyny, z Izraela, z Rosji, z Brazylii i oczywiście nasi Polacy i Amerykanie. I zagraliśmy przepiękny koncert dla 10 tysięcy ludzi i wtedy pomyślałam sobie, że Chopin to jest właśnie ambasador kultury międzynarodowej i wiele ludzi wtedy pytało mnie, czy to jest Polak? No jak to nie? Przecież to jest polska muzyka, przepiękna polska muzyka. I trochę się zdenerwowałam, że ludzie ciągle kojarzą sobie Chopina z Francją. I myślę, że to jest jakby też jeden z moich takich misji, żeby zmieniać jego pochodzenie. Ale oczywiście to jest tylko taki żart. Dla tych, którzy kochają tę muzykę, wiedzą skąd pochodzi, wiedzą gdzie się urodził, wiedzą skąd czerpał inspirację. I to był taki początek. Tu się właśnie wszystko zaczęło, w tym miejscu, w tym Millennium Park. Pięć lat temu dostałam telefon, przedstawia się pani Grażyna Augustik i przyznam się szczerze, że był to dla mnie szok, że pani Grażyna dzwoni do mnie. I okazuje się, że mając w swoich planach utworzenie festiwalu Chopin in the City, pomyślała, że jest w Chicago szkoła imienia Fryderyka Chopina. Odszukała nas na naszej stronie internetowej i zadzwoniła do mnie. No, było to dla mnie wielka niespodzianka i oczywiście od razu powiedziałam, że my jesteśmy otwarci na każdą współpracę z panią Grażyną, bo to, co powiedziała, że właśnie Chopin in the City pozwoli naszym uczniom jak gdyby wyjść poza mury naszej szkoły w poznaniu naszego patrona. Dzięki temu, że mamy szkołę imienia Fryderyka Chopina, zawsze mieliśmy w naszej szkole piękne koncerty na mnóstwo naszej młodzieży. Na przykład obchodziliśmy hucznie urodziny Chopina 1 marca albo 22 lutego, zależy kto z jakich źródeł czerpie. I wtedy nasi uczniowie, nasi absolwenci grali muzykę Chopina. I myślę, że właśnie Chopin, tęskniąc za swoim krajem, tę tęsknotę i nostalgię właśnie w tych utworach zostawił. I to jest coś, co dla nas jest takie polskie. I wszędzie rozpoznajemy muzykę Chopina. Wśród innych muzyków te utwory po prostu my wszyscy znamy, bo one są w naszych sercach.